Witam, nazywam się Kapelusznik, a to jest film o Charlotte Smudzi, słodkim generale i 35. dzieckiem rolu Charlotte. Wiele miesięcy temu było kilka próśb o zrobienie filmu o tej postaci, no i jest. Przyjrzymy się zatem we wszystkim, czym się da, gdyż z jakiegoś powodu Oda nie za bardzo chciał poświęcić jej czas antenowy. Ewentualnie jest ofiarą tego, że One Piece jest już i tak super masywną serią z wieloma postaciami, więc nie na każdego autor znajdzie czas. Zatem zostawcie suba oraz lajka i zaczynamy. Niestety nie da się za wiele powiedzieć o jej historii, kompletnie nic nie wiemy i nie ma też na siłę co się doszukiwać, czegoś czego nie ma i się rozwodzić nad jedną rzeczą, więc powiedzmy sobie co wiemy o jej osobowości. Jest bardzo lojalna i troskliwa wobec swojej mamy, gdy Pedro i Brooke zrobili chaos w zamku, mówiła mamie, że nie musiała osobiście interweniować. Tak samo gdy Daifuku oraz Pero Spero kłócili się o to, kto zostanie kapitanem, ona od razu obu uciszyła i nie wątpiła w śmierć Big Mom nawet przez chwilę. Wykonuje rozkazy bez żadnych przeciwwskazań i dąży gorliwie do ich realizacji. Nie chciała chociażby odpuścić Jimbe przez wiele godzin pościgu na morzu, czy uparcie dążyła do pokonania Rage'u, aż w końcu jej to się udało. Natomiast ona sama z siebie nie bardzo wykazuje inicjatywę w działaniach i raczej polega na rozkazach z góry. Warto dodać to, że jest bardzo okrutna i nie za bardzo się przyjmuje krzywdą innych. No chyba, że jesteś z domu Charlotte, wtedy wykazuje się wielką troską o dobro rodziny. I w kryzysowych sytuacjach, mimo krótkich irytacji, raczej spokojnie przyjmuje wiele informacji, także tych złych. No i to by było w zasadzie tyle. Na ile dałem radę, tyle powiedziałem o jej personie. Jest mało rozpisaną postacią, która mimo bycia jednym z głównych oficerów u pani Imperator, nie za bardzo miała czas dla siebie, żeby zabłysnąć. Posiada niewątpliwie jakieś cechy charakteru, ale przynajmniej dla mnie nie wykazuje się takim potencjałem do ewentualnej rozbudowy, jak jej brat Kraken. Smudzi jest potomkiem od strony ojca z plemienia długonogich, jej nagroda wynosi 932 miliony berry, posiada owoc Shibo Shibonomi, dzięki któremu może wycisnąć płyny z różnych rzeczy oraz ludzi, co czyni ją w teorii bardzo groźnym przeciwnikiem. Również ma nadany tytuł słodkiego generała i ministra soku, a jej głównym stylem walki jest szermierka, co w połączeniu z jej owocem daje duży potencjał ofensywny. Niestety nie mieliśmy za wiele akcji, gdzie mogliśmy ją obserwować. Zresztą moc jej owocu można też wykorzystywać do produkcji soków i innych takich. Prawdopodobnie dzięki genom Big Mom jej ciało jest potężnie zbudowane i ma duży potencjał w rozwoju. I to prawdopodobnie wszystko, co można o niej powiedzieć. A jak ja się zapatruję na jej przyszłość? Jak już mówiłem, jej brat Cracker ma olbrzymi potencjał do przypuszczalnej rozbudowy swojej postaci w przyszłości. Ale zresztą to wszystko zależy od Ody. Jak zechce, to może jej to robić duże, mega rozbudowane backstory. Generalnie na Wano może jeszcze jakoś zabłysnąć, ark nadal trwa. Odpowiem też na ewentualne pytanie, czy jest postacią o zmarnowanym potencjale. Odpowiedź brzmi całkowicie nie, ponieważ nie miała nawet kiedy oraz jak zabłysnąć. Swoich 5 minut może się nawet nie doczekać do końca mangi, to wie. Jednakże od oficerów Yonko czegoś jednak więcej wymagamy, zwłaszcza, że mamy takiego Marco, Queena, Kinga, Katakuriego, Ace'a czy Krakera. I z tymi wnioskami was zostawię. Także ja byłem Kapelusznik, jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Pamiętajcie o komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.